kochani, mi temat The Calling unboxingu i jak widać dosyć mała paczka. Myślałam, że będzie jeszcze mniejsza, ale jednak nie. Jest tutaj konik od osoby, od której kupiłam konia z ostatniego unpackingu, czyli Fairfaxa, tak jak pamiętacie, czyli tego Bray Classics. No i ona ostatnio wystawiła na sprzedaż klacz, która w ogóle jest wręcz niedostępna w Polsce. Nigdzie jej nie ma, naprawdę nigdzie. Więc jest to bardzo limitowany model i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu to otworzę, bo naprawdę długo jej szukałam i traciłam powoli nadzieję, że ją znajdę, ale jednak udało się, także otwórzmy to opakowanie. Okej, uporałam się z otwarciem kartonu i tutaj już widać pierwszą rzecz, jeśli chodzi o to konia. Zaraz wam tutaj pokażę, bo na razie po tej stronie nic nie widać, ale tym drym dym. Tadam! Tak, już widzicie, tutaj jest model. Jest to Belrose, autorstwa Isabel Ward. Tak, Sonder Model, vom Model Pferdeversand, z Augusten der Certifikat. No, tutaj. No i ona była produkowana tylko. Została wyprodukowana tylko 2,5 tysiąca sztuk, także bardzo niewiele. Jest to model taki specjalny z firmy Via, czyli z tej samej firmy, co Lancelot i Gustav. I bardzo się cieszę, że mam pierwszy raz w życiu konia z certyfikatem, co dla mnie jest w ogóle rzeczą naprawdę niezwykłą, bo wiem, że ten model jest na pewno bardzo limitowany i nie da się go wręcz teraz dostać, więc otwórzmy wreszcie, tutaj w tych pięknych trocinach właśnie ona jest. Bardzo dobrze zapakowane w ogóle. Tak. Tutaj właśnie ona jest. Zobaczcie, jak super zapakowana. Ona w ogóle też była w dobrym stanie, więc naprawdę mega się opłacało. Na porządek może nóżki. Tutaj od razu też jest metka nawet. O, zobaczcie, nawet z metką. No, że jest super. Tutaj ogonek. O, jeju, jaka ona jest super. O, jeśli chodzi o jej stan, to wiem od właścicielki, że jest to stan bardzo dobry. I rzeczywiście, bo w zasadzie tylko tutaj na uszkach ma takie mankamenty. Zobaczcie, tutaj na przykład jedno ucho właściwie nie ma tej końcówki ucha. No i tutaj te uszy to widać, że są obdrapane. Ale tak, to naprawdę nic tutaj nie ma, jak widać. O, teraz już widzę, że ona nie ma strzałek kopytowych. Całkiem płaskie kopyta. Co mnie w sumie zdziwiło, jeśli chodzi o firmę Via. Tak, tu jest w zasadzie nie jest napisane Via na jej brzuchu, tylko Model Pferdeversand, czyli ta taka bardzo popularna niemiecka strona, na której można kupić wiele figurek właśnie z różnych firm. Nie tylko właśnie Via, ale też Schleich, Breyer, Collecta, Southlands, Replicas nawet. No, ogólnie tam są chyba wszystkie najbardziej popularne firmy, jeśli chodzi o figurki koni i innych zwierząt. Naprawdę mnóstwo jest tam rzeczy. Także to została właśnie wyprodukowana specjalnie do tego sklepu ta figurka. I naprawdę jest przepiękna. Okej, słuchajcie, musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, ale ogólnie może wam tutaj pokażę z bliska, że ta klaczka ma pomalowane oczka bardzo ładnie, tak jak inne modele Via. I z tego co widzę, to ona ma chyba rybie oczy. Tak? Tak mi się wydaje, że są. Co prawda te oczy wyglądają na bardziej szare niż niebieskie, ale raczej bym to uznała, że to są bardziej rybie oczy niż takie zwykłe. Tutaj jedyne, co mi się nie podoba, to dziwne malowanie tego
zaróżowionego pyska, który dziwnie wygląda, ale tak poza tym to jest naprawdę prześliczna, taki jak widzicie kasztanek. O, taki ma ogon, bardzo podobny w sumie do Lancelota. O, tutaj ma takie, widać, przejścia między kolorami, bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o materiał, skoro ona jest zrobiona, no to jest raczej ten sam materiał, co inne figurki właśnie z tej firmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jest bardzo podobny, chociaż mam wrażenie, że ma trochę inną fakturę niż na przykład Lancelot. Ale to jest pewnie ten sam materiał, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj ma takie odmianki na nóżkach, ale szkoda, że nie ma tych strzałek kopytowych. I jak widać, nie ma zrobionych narządów płciowych, więc w zasadzie jest bezpłciowcem. Ale jest to klacz. Jeśli chodzi o rasę, no to nie wiem, jaka to jest rasa, tak naprawdę. Pewnie sobie potem znajdę tę informację w internecie, bo szczerze mówiąc, to zapomniałam tego poszukać. Ale no, jeśli zauważyliście, no to ten certyfikat jest napisany tutaj w języku niemieckim. Z racji tego, że ta strona Modemfertewerzend jest właśnie niemiecka, no to tutaj właściwie wszystko jest po niemiecku. Ale uczyłam się niemieckiego, więc akurat tutaj dokładnie wszystko mogę sobie w miarę zrozumieć. No, ale bardzo się cieszę, że mam tą klacz, bo ona naprawdę jest limitowana w Polsce, wręcz niedostępna. Nie znajdziecie jej u nas w żadnym sklepie. Jedynie u osób prywatnych, które ją mają. Mają takie szczęście, że udało im się ją kupić, kiedy była normalnie dostępna właśnie na tej niemieckiej stronie. Więc właściwie można ją kupić tylko z drugiej ręki. Inaczej się po prostu nie da. Ale zauważyłam, że ostatnio coraz więcej osób ją sprzedaje, także jeśli kogoś z was interesuje ta klacz, no to może gdzieś ją znajdziecie na jakiś facebookowych grupach czy coś takiego, bo ja akurat właśnie zamówiłam ją przez Facebooka, bo znalazłam właśnie ofertę na jednej z grup i bardzo fajna, sympatyczna osoba, od której właśnie też mam mojego pierwszego Breyer Classics, czyli Fairfaxa. Jeżeli oglądaliście ostatni unpacking, no to powinniście wiedzieć, co to jest za koń i właśnie to jest od tej samej osoby i mogę ją polecić, bo jest naprawdę bardzo sympatyczna. Jeśli chodzi o taką wysyłkę modelu, no to bardzo szybka sprawa, bo ja tą paczkę zamówiłam w poniedziałek, a dzisiaj jest środa, więc w zasadzie dojście tej paczki to tylko 2 dni tak naprawdę. Więc bardzo szybko można się z nią dogadać właśnie z tą dziewczyną, o której kupiłam właśnie te koniki tego oraz z poprzedniego właśnie odcinka. Także w opisie tego filmu zostawię wam link do jednej z jej ofert, które są jeszcze aktualne. Także gdyby kogoś właśnie interesowało, co jeszcze ona ma na sprzedaż, to serdecznie polecam, bo naprawdę jest sympatyczną osobką. Nie będę tutaj wymieniać nazwisk, bo to nie odchodzi, nie? Tylko jeśli kogoś by to bardziej zainteresowało, no to sobie znajdzie link w opisie do jednego z jej postów, które właśnie widziałam, jeśli chodzi o sprzedaż, które ona robiła na tej grupie. No, także to by było w zasadzie tyle w dzisiejszym odcinku. Także zostawiajcie łapki w górę. Jeśli nie chcecie przegapić następnych filmów, to zasubskrybujcie kanał. I jeśli chodzi o następne unpackingi, to raczej kolejny to będzie coś, co zamówię na Dzień Dziecka. Tam będzie na pewno więcej modeli niż tutaj zobaczycie. Właściwie już zobaczyliście. Tam będzie o wiele więcej koni z różnych firm. Nie będę nic więcej zdradzać, ale sami zresztą zobaczycie. I na pewno to będzie w okolicach Dnia Dziecka, bo to właśnie będzie z tej okazji zamawiane. No. I pewnie za niedługo też będzie unpacking koni, które wysłałam na malowanie oraz na naprawę do Primy Luny, czyli do Hani. Tak naprawdę, bo ona właśnie tak się nazywa. I ona ma Instagrama figurkowo i ja się z nią już kiedyś wymieniałam i powinniście ją kojarzyć, bo mam też od niej różne akcesoria, które od niej dostałam przy okazji wymiany i do niej jakiś czas temu wysłałam właśnie 3 modele koni na naprawę nóg oraz uszu
I jeszcze do tego na takie odnowienie oraz jeden koń będzie takim prawdziwym customem, czyli został ponownie pomalowany. I już niedługo one do mnie przyjdą, bo są już właściwie na wykończeniu, także gdyby ktoś się właśnie zastanawiał, kiedy te konie do mnie przyjdą, no to pewnie za niedługo. No. Także to tyle, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, plany na następne unpackingi i do zobaczenia w kolejnych, innych filmach. I tak chciałam zapowiedzieć, że następne filmy to na pewno będą jakieś recenzje figurek koni i mogę wam już zapowiedzieć, że będą tam przepiękne zdjęcia, bo byłam ostatnio na działce 3 dni pod rząd i porobiłam mnóstwo zdjęć. Naprawdę zrobiłam mnóstwo pięknych zdjęć, także nie możecie przegapić właśnie tych odcinków z recenzji, bo naprawdę te zdjęcia, które zrobiłam do tych recenzji, to są najlepsze zdjęcia, jakie zrobiłam, powiedzmy, w całej mojej karierze. Naprawdę. Także wyczekujcie tych odcinków, bo będą one już niedługo. Pewnie zacznę je już publikować od piątku albo ewentualnie od tego weekendu. Także to wszystko, co chciałam wam właśnie powiedzieć, jeśli chodzi o takie plany. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A tutaj jest moja piękna Bella Rose. Na sam koniec filmu małe wyjaśnienie. Bella Rose to klacz westfalska i została ona odwzorowana na podstawie klaczy, którą widzicie teraz na zdjęciach. Więc tak naprawdę Bella Rose to jest klacz ujeżdżeniowa, której właścicielką jest Isabelle Wert i one biorą udział w różnych takich bardzo znanych zawodach ujeżdżeniowych i właśnie na podstawie tego konia został odwzorowany ten model, którego widzieliście w filmie. I nawet na tym certyfikacie było napisane, że właśnie Isabelle Wert i Bella Rose. Także przepraszam za to, co powiedziałam w tym filmie, ale jak go nagrywałam, no to jeszcze wtedy nie znałam tych informacji, także postanowiłam właśnie dograć tutaj na samym końcu filmu taką krótką notkę, jeśli chodzi o tą klacz. Po prostu takie małe wyjaśnienie. Ale człowiek uczy się całe życie, więc możecie mi to wszystko wybaczyć, że na początku nie wiedziałam, a teraz się doinformowałam i wiem już, co to jest właśnie za rasa tej klaczy i że została ona odwzorowana właśnie na prawdziwym koniu. Mogę wam zdradzić, że szykuję w związku z tą informacją, której się dowiedziałam, nową serię na moim kanale. Nie będę wam na razie zdradzać jej tytułu, ani na czym będzie polegała, ale właśnie pierwszy odcinek będzie o Bella Rose i nic więcej wam nie powiem, ale możecie się już domyślać, o co będzie może chodziło, bo na pewno będzie to też powiązane z koniem, na którym został odwzorowany ten model. Także możecie zgadywać w komentarzach, może komuś się uda. Jeśli komuś z was uda się zgadnąć właśnie, jaka to może być seria, no to na pewno zrobię dla was jakąś niespodziankę, w sensie dla tej osoby, której uda się zgadnąć, bo nie wiem, czy uda się komuś zgadnąć, ale zobaczymy. I jeśli będzie właśnie taka osoba, której się to uda, no to coś fajnego dla niej zrobię, ale jeszcze to zobaczycie później, jeśli ktoś zgadnie. No. Także to tyle, co chciałam przekazać w tej krótkiej wypowiedzi i to już będzie koniec tego filmu, także do zobaczenia.